Zastępca Burmistrza Spraw Inwestycyjnych i również udział bierze pani Młodarz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Zgorzelec. Także tutaj przed nami są dużo pracowników z naszego przedsiębiorstwa i tutaj także nasz ekipalek też uprzedza, że będę występować też. Tu może mam prośbę, że jeżeli ktoś będzie występował w ramach jako przedstawiciel związku, żeby przedstawiał się również przedstawiciel Związku Zawodowego, czy Rady Pracowników, czy Rady Nadzorczej, żeby można było też mieć pewne świadomość, kto występuje. Nie wszyscy muszą, ale jeżeli ktoś chce, to proszę oczywiście też dodać, jeżeli ktoś tam takie stanowisko pełni, jeżeli to jest uważnie za istotne. No ale mówię, Związek Zawodowy, Rada Pracowników i przedstawiciele Rady Nadzorczej. To nie wiem, jak zaczniemy. Panie Przewodniczący, zacznę. Witam Państwa bardzo serdecznie, ponieważ mogę stać już siedzieć teraz przy. Szanowni Państwo, chciałem się z Państwem spotkać, ponieważ wiele się mówi, jeszcze więcej pisze na temat potencjalnej prywatyzacji Waszego zakładu pracy. W związku z tym chciałem powiedzieć, na jakim etapie jesteśmy, co zrobiliśmy, co planujemy. Dowiedzieć się, znaczy ja już częściowo opinię załogi poprzez Waszych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej i w Związku Zawodowym znam. Też do tego chciałem się odnieść. Ale od początku. Około parę miesięcy temu, panie prezesie, powołałem zespół do spraw przeanalizowania sprawy. Dwa miesiące temu. Dziś około dwóch miesięcy temu powołałem zespół w skład, którego wchodzi m.in. pan prezes Mosiawek w sprawie sprawdzenia możliwości, ale też potrzeb związanych z potencjalnym znalezieniem inwestora dla spółki. Dlaczego taki zespół powołałem? Z czego to wynika? Już tłumaczę, ponieważ w tej chwili z mojej oceny spółka jest w niezłej kondycji. Nie wymaga, spółka nie wyciąga ręki do miasta po pieniądze. Miasto też spółki nie dostaje dywidend, więc jesteśmy, że tak powiem, w takim zerowym położeniu. Tak? Wy nie chcecie nic od miasta, miasto nic od Was też nie dostaje. Ale jak Państwo wiecie, normy unijne, które cały czas się zaostrzają, wymagają sporych inwestycji. Nie jest tajemnicą, że sporo miast szuka inwestorów dla swoich spółek, bo są w sytuacji takie, że nie są w stanie sprostać kolejnym inwestycjom, które trzeba wykonać, żeby spełnić normy, żeby firmy mogły działać i żeby miasta nie rujnowały się na wydatki, ponieważ wydatki na tego typu działalność są spore, zresztą Państwo wiecie, ostatnie inwestycje to był rząd 10 milionów złotych. Przepraszam, jak raz na czas, sama dotacja, wydatki były większe. Stąd też problem, może nie problem, stąd też pewien niepokój mój jako burmistrza i właściciela spółki, czy w nadchodzącej perspektywie kilku lat najbliższych będziemy po pierwsze w stanie spełnić normy unijne, które są zakładane. Po drugie, czy będziemy w stanie zainwestować wymagane pieniądze, które są po to, żeby spełnić te zaostrzone normy. Powstał zespół. Ja też, że tak powiem, zacząłem rozglądać się za potencjalnymi inwestorami. Oczywiście inwestora szuka się poprzez przetarg i sprzedaż udziałów, ale to już jest historia późniejsza po zapadnięciu decyzji, czy taka prywatyzacja nastąpi. Dlaczego teraz? Dlatego teraz, ponieważ tak jak mówiłem, firma jest w niezłej kondycji. Jeżeli szukać inwestora, który zainwestuje, to w momencie, kiedy firma jest w dobrej kondycji. Bo jeżeli będzie tak, że miasto będzie musiało dołożyć 10-15 milionów złotych na inwestycje, których nie ma, nie ma szans na to, żeby znaleźć inwestora, ponieważ, czy jest szansa, ale zupełnie na innym warunku, tak? W tej chwili my jako miasto, jako właściciele, ale też jako państwo, jako załoga, możemy stawiać warunki. To znaczy, możemy powiedzieć, że tak, owszem, zgodzimy się na sprzedaż udziału w firmie, ale na takich warunkach, przy takim pakiecie socjalnym dla załogi.
przy takim bezpieczeństwie socjalnym. W przypadku, kiedy sytuacja będzie inna, to znaczy kiedy trzeba będzie wydać dziesiątki milionów złotych na inwestycje, które zapewnią możliwość dalszej działalności spółki, takiej możliwości nie będzie. To znaczy potencjalny inwestor powie: ok, ja to kupię, ponieważ macie problem, ale nie gwarantuję już załogę żadnych preferencji czy żadnych przywilejów. W tej chwili możemy negocjować. Stąd też przymiarki i analizy, które rozpoczęliśmy, teraz się zaczęły, a nie w sytuacji, kiedy byłoby źle. Nie ukrywam, że jesteśmy po... Może trochę zawsze, tak, ja też nie spodziewałem się, że ta informacja może trochę naiwnie tak szybko wyjdzie na światło dzienne i zacznie się publiczna dyskusja, ponieważ my jeszcze dobrze nie zaczęliśmy analiz, już zaczęło się, że tak powiem, spekulacje prasowe. Spotkaliśmy się, znaczy ja jestem po spotkaniu z Państwa przedstawicielami. W czasie tych spotkań padło sporo argumentów za tym, żeby tej spółki nie ruszyć. Zresztą Państwo dostają pismo, że Wy nie chcecie nic od miasta. Miasto od Was też nic nie dostaje w formie, choć nie dostaje w formie takiej gotówkowej, tak, dywidendy. Więc zostawcie nas w spokoju, my sobie będziemy dalej działać. Też na spotkaniu z przedstawicielami, Państwa przedstawicielami padło sporo argumentów, tak, bo jeśli chodzi o normy zapylenia spełniacie do 2023 roku, normy CO2 do 2023 roku, tak? SO4 też do 2023, SO2 też do 2023 roku, tak prawdopodobnie. Więc to są argumenty, które przemawiają jednoznacznie za to, żeby zostawić Was w spokoju i nie ruszyć. Jak powiedziałem, jesteśmy na etapie analiz. Nie ma decyzji i nie ma potrzeby. Też od razu chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o halę sportową, to nie jest tak, że my wybudujemy i muszę sprzedać spec, bo inaczej nie zapłacę. Nie wystartowalibyśmy do przetargu, nie zaczęlibyśmy w ogóle procedury przetargowe na halę, jeżeli nie mielibyśmy spiętego budżetu, poza tym ja mam 32 300 000 złotych z zewnątrz. Więc pieniądze za tą spółkę do niczego nie są przy hali niepotrzebne. Jeżeli pieniądze ze spółki miałyby pójść zasilić miasto, to dopiero w okresie programowania 2014-2020, to jest zupełnie inny okres programowania, zupełnie inna historia, to tak, żeby rozwiać Państwa obawy, że my musimy sprzedać, nie musimy. To nie jest tak, że my jesteśmy jakoś dogięci finansowo i bankrutujemy, i jeżeli nie sprzedamy, to zbankrutujemy. Tak nie jest i myślę, że jeszcze długo nie będzie, bo miasto może nie najbogatsze, ale sobie radzi. Aczkolwiek podobnie myślę, że jak w budżetach domowych, jeżeli Pan Prezes dałby Państwu dodatkową pensję o taką, to wiedzielibyście, co z tym pieniędzmi zrobić. Tak samo jest w mieście, jeżeli byśmy dostali z prywatyzacji dodatkowe pieniądze do budżetu, to doskonale wiedzielibyście, co z tym zrobić. No, jak każdy pieniądz zawsze by się przyjął. Na takim etapie jesteśmy. Ja tak jeszcze się spotkałem w ubiegłym tygodniu z zarządem z prośbą o wskazanie ewentualnych zagrożeń. Pan prezes z panią główną księgową, zresztą też panią wiceprezes, niemalże krwią podpisywali się pod to, że firma w najbliższym czasie, w najbliższym okresie 5-6 lat nie będzie miała żadnych zagrożeń. Zresztą dzisiaj pana prezesa poprosiłem o to samo poza ustnym wystąpieniem na piśmie. Na takim etapie jesteśmy. Ja powiem tak, nie ma żadnej wiążącej decyzji co do sprzedaży spółki. Ale też, ja powiem tak, jako właściciel spółki i włodarz miasta, muszę wiedzieć, bo to jest analiza, czy mam jakieś zagrożenia związane z działalnością tej spółki. Ponieważ jest to ważna spółka dla miasta, ponieważ jeżeli Państwo w pewnym momencie, czy jeżeli Unia prowadzi normy, czy Państwo nie spełnialibyście norm, zagrożona byłaby działalność podstawowa spółka. Zaczęlibyśmy płacić kary, a to by się bezpośrednio przełożyło na cenę, a to by się przełożyło na to, co mieszkańcy miasta by płacili. Ewentualnie musielibyśmy na szybko szukać inwestorów. Ja wychodzę z założenia, że ja muszę być pewien, że taka sytuacja nie ma sensu. Stąd jeszcze raz powtarzam analizę. Jeszcze raz wrócę do spotkania z załogą, tutaj pan Andrew Loni, gdzieś go widział, jest.
Też przedstawił mi sporo argumentów, tak jak mówiłem, za to, że i szef Związku Zawodowego Solidarność tam też widzę. Przedstawili mi sporo argumentów za to, że ta spółka nie wymaga inwestycji w najbliższym czasie. Pan prezes mnie zapewnił, że za 10 lat, jeżeli wejdą umowy ESMO, to spółka ma na tyle czasu, że może zdobyć pieniądze zewnętrzne, albo ułożyć sobie, czy sobie poradzić. Ale ja powiem tak, jeszcze raz, jako właściciel Włodarz Miasta zobowiązany, czuję się zobowiązany do tego, żeby sprawdzić, tak? Bo znam przykłady miast, gdzie firmy w ostatnim momencie były sprzedawane, bo burmistrzowie wiedzieli, że za chwilę będą płacili milionowe kary, czy w zasadzie firmy będą płaciły milionowe kary, a oni będą mogły po prostu działać w związku z normami, które wchodzą, a oni się do tego nie przygotowują. Tak wygląda sytuacja. Jak mówię, na dziś Państwo jeszcze nie mówię, czy to będzie decyzja tak, czy nie. Na pewno, jeżeli będzie decyzja taka, że będziemy chcieli jednak sprzedać firmę, to się z Państwem spotkam i wyjaśnię, co ono kierowało i jakie mam argumenty za. Jak mówię, na dzień dzisiejszy tych argumentów nie jest za dużo. Nie ukrywam, bo po takich wstępnych analizach i po tym, co mi i zarząd, i wasi przedstawiciele przekazali, to firma przez najbliższe 6-7 lat spokojnie będzie działała. W historii miasta i w życiu człowieka 7 lat to jest kawał czasu, więc powiem tak, paniki nie ma. Ja mówię jeszcze raz, też zapewniam Państwa, że na siłę tego zakładu sprzedawać nie będę, nie chcę, ale uważam, ale to też zaraz będę chciał posłuchać jeszcze raz Państwa kiwanie głową, potwierdzicie bądź nie. Uważam, że w tej chwili jest najlepszy moment, w związku z tym, że firma ma dobry wynik, nie jest na skali budownictwa spełniony, jest dobry moment do tego, żeby negocjować z dużym inwestorem, żeby wszedł tutaj i zapewnił, że tak powiem, kapitałową ochronę firmy. Ponieważ ja mówię, to jest tak, że my w mieście mamy budżet inwestycyjny na wszystkie inwestycje rocznie około 10 milionów. To jest czasem mniej, nigdy więcej. Więc inwestycja na filtry, na działania, które zapewnią spełnienie norm w wysokości 5-6 milionów, jest zabójcza dla budżetu. I żaden burmistrz na to nie pójdzie, żeby w ciągu roku wydać tak duże pieniądze na inwestycje w jakiś zakres. Dlatego też moim zadaniem, więcej moim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy takiej ideologii ryzyka nie ma. Jak mówię, na razie wygląda wszystko na to, że ryzyka nie ma, że prezes zarządu i się pod tym podpisze. To tyle mojego krótkiego wystąpienia. Chętnie, że tak powiem, porozmawiam z Państwem na pewno na tematy związane z przedsiębiorstwem. Później, jeżeli będziecie chcieli jeszcze poza przedsiębiorstwem, to... Można? Można? Pan zagada, pan gada, a nikt nie ma prawa. Ja się z panem nie zgadzam, że pan mówi, że tak. My od miasta nic nie chcemy, miasto nic nie chce. Nieprawda jest, bo miasto jest od nas ciepło, które my zapewniamy i jest bezpieczne. O tym dobrze wiedzą mieszkańcy. Niedługo się pan o tym przekona. Że, bo jednak to, co się dzieje w mediach i wszędzie, mieszkańcy jednak ruszyli się za nami. Ja powiem tak, nie do końca się z panem zgadzam, bo mieszkańcy są ciepła za przyzwoite pieniądze. I powiem, że znalezienie inwestora strategicznego dla spółki wcale nie jest zagrożone do tego, że nagle ceny ciepła długie wzrosną. Po pierwsze, ceny reguluje URE, więc te ceny nadal będą pod kontrolą. Poza tym firma jakby mogła, to pani dobrze wie, że znacznie wyżej ceny ciepła, wnioskujecie co roku o wyższe podwyżki niż są dopuszczalne. Więc to jest tak nie do końca. Ja powiem, że oczywiście to jest świetny straszak, że słuchajcie, jak nas ktoś mówi to. Też w jakiejś tam rozmowie podnosił pan, że firma jak przyjdzie zewnętrzna, to zwolni połowę załogi. Ale jeżeli zwolni połowę załogi, przyjmując nawet taki wariant, to będzie miał oszczędności, które się nie zgodzi na wyższe podwyżki. Być może nawet będzie trzeba obniżyć ceny ciepła. To jest dywagacja i rozmowa taka zupełnie abstrakcyjna, akademicka, ale powiem tak, no bo straszyć można, ale nie do końca. Ale to, że znajdzie się prywatny inwestor, duża firma, która się specjalizuje w postawie ciepła, nie jest
przełożenie bezpośrednie na wzrost cen ciepła dla mieszkańców. To jest zagrożenie dla załogi, tutaj się zgodzę, bo może przyjść prywatny inwestor i powiedzieć połowa wynocha, tak? Bo tak może być. Dlatego ja też uważam, że jeżeli będziemy negocjować znalezienie czy prywatyzację przedsiębiorstwa, to rozmawiamy z załogą i stawiamy warunki, bo teraz można. A nie na takiej zasadzie, że ktoś przychodzi, my sprzedajemy, miasto się pozbyło, miasto się nie interesuje. Bo ja, jako znowu włodarz miasta, czuję się odpowiedzialny za każde miejsce pracy w tym zakładzie. Ale też proszę odstraszyć mieszkańców, że od jutra to już będzie animacja. Nie wiadomo. Ale dobry mamy przykład. Bo jako Związek Solidarność też się interesuje, ściąga ze wszystkich zeców opinie i wszędzie, gdzie były prywatyzowane zakłady, ciepło do góry. Tylko te cele były prywatyzowane w momencie, kiedy trzeba było do nich dołożyć 10 milionów złotych. Bo miasta przyjmowały politykę taką, że nie będziemy denerwować mieszkańców, nie będziemy denerwować zawodu, nie będzie tak jak jest. I PC, tutaj powiem tak, macie szczęście do zarządu, zarząd aktywnie poszukuje finansowania zewnętrznego. Ale załóżmy, sytuację taką, która się już nie zdarzyła, bo wiemy, że zarząd zdobył pieniądze, że zarząd by nie zdobył pieniędzy z KNF i te inwestycje, które zostały przeprowadzone, nie zostałyby wykonane. Dzisiaj potrzebowalibyśmy grubych 15 milionów złotych z budżetu miasta, bo firma takiej oszczędności nie ma, na inwestycje. Czy miasto da? Nie wiem. Tylko dzisiaj byśmy nie rozmawiali o tym, czy prywatyzować, czy nie, na jakich warunkach, czy uchronić załogę, jaki pakiet socjalny. Dzisiaj miasto w panice szukało inwestora, który by wszedł kapitałowo, żeby zapewnić mieszkańcom ciepło. I nie byłoby ładnie, bo chodzić po mieszkaniach jest to najwyżej do burmistrza. Mieszkańcy odwołali, no to te wszystkie następne miały ten sam problem. Bo to nie jest tak, że... Burmistrzu, pan widzi tylko jedną stronę. Tu są ludzie, którzy dłuższy czas pracują, byli przy rozruchu, gdzie była firma, która robiła energorozruch w Gliwice. Był taki inżynier Kojma i powiedział do mnie tak, Stachu, ty se szukaj miejsca pracy, bo tak kotłownia nie pójdzie. Ci ludzie, co tutaj pan widzi, doprowadzili do tego, że ta kotłownia chodzi. Miasto wtedy nie kiwło palcem. Nigdy nic nie zrobiło, żeby wspomóc tego. Teraz ja nie wierzę panu, że pan dobry wujek chce nas prywatyzować. Po prostu to nie jest decyzja ekonomiczna, tylko polityczna. I od razu powiedz pan to, od razu nie szachnę. Ja mam tak, jak pan chce o polityce rozmawiać, to siedzimy na dwóch różnych końcach stołu, będziemy rozmawiać, czy nie wiem, czy Unia Europejska jest okej, czy nie. Rozmawiamy o tym zakładzie i tak jak mówię, nie może na kartę, żeby państwa zakład sprzedać. Jeszcze raz powtarzam. Tylko tak jak mówiłem, analizuję sytuację, ponieważ ja muszę być pewien, że w dniu, kiedy państwo przestaniecie spełniać to, nie będę to przyznawał, spokojnie pan do domu. Bo im się zaczęło palić, tak? Ale to...